Cześć, Mroczna Armio. Dawno nie było odcinku o kryptydach, więc czas na niego. W ankiecie, którą udostępniłem, pisaliście, że bardziej chcielibyście te kryptydy mniej znane. O tych mniej znanych jest też mniej informacji, ale postarałem się wam dzisiaj opowiedzieć o jednej z takich mniej znanych kryptyd, a mianowicie o mongolskim robaku śmierci. Nazywam się Radosław Czajkowski i dzisiaj, podczas tego odcinku, opowiem wam o tej kreaturze. Kiedy pierwszy raz słyszysz o mongolskim robaku śmierci, zakładasz, że to żart. Brzmi to za bardzo jak potwór z filmu klasy B, czy szczególnie kiepskiego komiksu, niż coś rzeczywistego. Dodatkowo w rankingu popularności zwierząt robaki prawdopodobnie nie znalazłyby się zbyt wysoko. Mało kto je hoduje w domu, no chyba że nieświadomie. A jednak mongolski robak śmierci to legendarne zwierzę i obiekt badań kryptozoologii. Domniemany stwór podobno zamieszkuje mongolską pustynię Gobi. Według lokalnych pasterzy i koczowników żyjących w Juracie jest to zwierzę podobne do drżownicy, w kolorze ciemnoczerwonym, o tępok zakończonym ciele, u którego trudno odróżnić głowę od ogona. Brak widocznych oczu, nostrzy i otworu gębowego. Może być również agresywne i nawet zabić człowieka. Mongołowie nazywają je Olgoj Horhoj. Robak znany jest jedynie z opowieści mongolskich podróżników oraz ludzi zamieszkujących pobliskie tereny mongolskich stepów. Stare mongolskie legendy mówią o tym, że atakował ludzi i jest w stanie uśmiercić ofiarę za pomocą wypluwanej trucizny albo jak węgorz, stosując silny wstrząs elektryczny. Ta cecha jest najdziwniejsza, bo wszystkie znane obecnie zwierzęta wykorzystujące impuls energetyczny to organizmy żyjące w wodzie, która jest dobrym przewodnikiem elektryczności. Więc jeżeli robak śmierci rzeczywiście istnieje i zabija przez porażenie prądem, to najprawdopodobniej generuje elektryczność nie wewnątrz, ale na zewnątrz siebie. Na przykład poprzez tarcie. Istnieje niezliczona liczba świadectw na temat tego niezwykłego stworzenia. Nie są to jednak dowody naukowe. Nomadzi z Mongolii opowiadają o przypadku stada wielbłądów, które natknęło się na robaka śmierci, gdy jedno ze zwierząt dotknęło tajemniczego stwora, nagle padło martwe. Większość doniesień o spotkaniach tego kryptozwierzęcia wskazuje na to, że jakikolwiek kontakt z nim grozi śmiercią. W Mongolii i Chinach od lat krążą o nim legendy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pierwsze wzmianki o tym rzekomo istniejącym robaku w języku angielskim pojawiły się w książce profesora Roya Hapmana Andrewsa z 1926 roku zatytułowanej On the Trail of Ancient Man. Podobno śmiercionośne zwierzę przez większość czasu śpi, szczególnie w zimie, zakopane w piasku. Za to można je spotkać latem, w czerwcu i lipcu, głównie po deszczu. W roku 1990 czeski badacz i kryptozoolog Iwan Makerler dokonał dwóch wypraw na pustynię Gobi w celu odnalezienia niesamowitego stworzenia. Zainspirowany przez znaną powieść Franka Herberta Duna, która opisuje czerwie pustynne, zbudował nawet urządzenie stosowane w książce do ich przywołania.
bezskutecznie. Mimo że McKerle nie odkrył mongolskich czerwi śmierci, to dzięki informacjom zebranym podczas przeprowadzonych ankiet udało się pozyskać nieco wiedzy o tym legendarnym stworzeniu. Materiały zebrane przez czeskiego kryptozoologa wskazują na to, że czerwie występują w południowej i zachodniej części pustyni Gobi. Przez większość roku pozostają w hibernacji. Miejscowi twierdzą, że można je spotkać tylko w czerwcu i lipcu. Podają również, że gdy poruszają się na piasku, widać wyraźny ślad. Brytyjski biolog Carl Shaker w wydanej przez siebie w 2002 roku książce pod tytułem Niewyjaśnione ilustrowany przewodnik po największych paranormalnych zagadkach świata pisze, że mongolski stwór może osiągać nawet metr długości, a na jego obu końcach znajdują się przypominające kolce wypustki. Ostatnie ekspedycje w poszukiwaniu mongolskiego czerwia śmierci odbyły się w 2005 roku, gdy poszukiwał go zoolog Richard Freeman, oraz w 2009 roku, kiedy to czerwia próbował odnaleźć nowozelandzki dziennikarz David Farrier. Nie udało im się jednak odnaleźć śladu tego mitycznego stworzenia. Freeman stwierdził potem, że jego zdaniem czerw nie istnieje i powstał jedynie jako mongolska legenda. Jego zdaniem to, co opisują ludzie, może być gatunkiem gadów podobnych do stworzenia o nazwie Amphisbena lub jakiegoś pustynnego węża. To pierwsze rzeczywiście przypomina dużego robaka i niekiedy mierzy ponad 60 cm długości. Występuje jednak w Ameryce Południowej. Oczywiście opis żadnego węża czy amfisbeny nie do końca pasuje do opisu robaka mongolskiego. Żadne z tych zwierząt nie potrafi porazić ofiary prądem. Niektóre z nich jednak umieją pluć jadem i oślepić swoją ofiarę. Mongolski robak śmierci stał się nie tylko obiektem badań, ale również świetnym punktem zaczepienia w popkulturze. Oprócz wspomnianej już wyżej serii Dune'a, gdzie czytelnik spotyka się z fantastycznymi wielkimi robakami piaskowymi, to już w 1944 roku sowiecki autor science fiction Ivan Efremov wydał krótkie opowiadanie pod tytułem Olgoj Korkhoj, gdzie opisał wyprawę grupy geologów terroryzowanych przez te stworzenia. Pojawiły się również filmy dokumentalne, których głównym problemem było udowodnienie bądź zaprzeczenie istnienia mongolskiego robaka śmierci, a podobno nawet we wcześniej wersji Hobbita pojawiły się odniesienia do tej kryptydy. Nie ma żadnych dowodów na to, że robak istnieje, ale również nie ma żadnych dowodów na to, że robak nie istnieje. Może nie został jeszcze odnaleziony. Możliwe, że ta kryptyda rzeczywiście jest. Za kilka lat ktoś ją odnajdzie, opisze i będzie znana w książkach. Na tą chwilę jednak poruszamy się w mglistych legendach i teoriach na temat mongolskiego robaka śmierci. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, oczywiście będzie mi bardzo miło, jak dasz łapkę w górę oraz komentarz o treści Robak śmierci.